Ja chciałem być taki jak zupa pomidorowa, żeby mnie każdy lubił. I to właśnie było zgubne. Ty kurwo, szkoda, że cię nie wykastrowali. Rok wcześniej zmarła babcia, bardzo mi bliska. To potrafiłem iść na ulicy i się rozpłakać. Czy ja schudnę 10 kilo czy więcej, no to ja mam cały czas genetycznie taką samą szyję. Nie mam takiej żuchwy jak Giga Czadzior. Mam po prostu taką zjeżdżalnię. No potrafiłem za jedną współpracę zarobić 30 tysięcy złotych. Ja bym chciał huczne wesele, pozapraszać influencerów i żeby było wesoło, ale Magda chce tak stonowanie. Babcia mi też ostatnio powiedziała, że bądź szczęśliwy i zmieniaj świat na lepsze. Halo, tu Brzoza. Grube historie to osobiste historie moich gości, w których mam nadzieję znajdziecie wiele dla siebie. Jeżeli chcecie stać się częścią tego projektu, możecie wesprzeć mnie na Patronite. Czekam też na wasze historie pod mailem grubehistorie@gmail.com. Smacznego oglądania i w kontakcie. Cześć Tomek. Siemanko, witam. Tomasz Berlak jest moim gościem w sieci znany jako Toffee Crisp. Tak, to ja. Wytłumaczmy tą nazwę na szybko, o co chodzi, bo ja jestem... Była kiedyś taka marka słodyczy, się nazywały Toffee Crispy. Czyli robimy im reklamę. Nie ma już tej marki. Już chyba nie ma. Znaczy ogólnie za granicą można w jakichś tam poszczególnych sklepach spotkać, ale już chyba nie produkują. Ile lat temu wymyśliłeś tę nazwę i założyłeś swoje sociale? Chyba z dobre 6-7 lat temu. To było takie, że musiałem wymyśleć sobie nick w internecie. Mówię, kurde, co by tutaj? I akurat kuzyn z Irlandii. Nie, akurat jest tak unikalna, tak. Ale dużo osób myli się z wyczytaniem jej, ale wydaje mi się, że z czasem się przyzwyczaili do niej. No i właśnie tak sobie siedziałem, zastanawiam się i tak ten batonik leżał, mówię, to jest to. Okej, okay, czyli nazywasz się batonik. Zmieniłem, bo one tam było przez dwa F i dwa E, a ja okay. Jestem F i tak. E. No dobrze, że jest jakim batonikiem, tak, trochę jestem, jesteś. To film chrupiącym jest. Teraz tak, 6 lat, ty masz 23. Tak, czyli zacząłeś skończyłem 2 dni temu właśnie. Absolutnie wszystkiego najlepszego, widziałam bardzo. U ciebie na Insta. I teraz tak, ja sobie zanotowałam, 172 tysiące na Instagramie, no to jeszcze spoko, ale 600 tysięcy subskrypcji na YouTubie, ja pierdzielę, jak to się robi? Ja jestem od paru miesięcy, mam dopiero 13 tysięcy, ale to jest kawał ciężkiej roboty, to są regularne publikacje, cały czas trzeba robić i teraz TikTok mnie już w ogóle twój rozwalił, może zapisałam sobie, 1,7 miliona i 76 milionów lajków. Tak, no jakoś się uzbierało przez te 4 lata. Dobra, no i ty tam robisz śmieszne filmy. Tak, to jest, zajmuję się komedią. Mam takie pytanie, ono będzie trochę rozbudowane, ale bardzo mnie interesuje jakby jak to było u ciebie. Wrzuciłam ostatnio, przypomniałam taką rozmowę swoją, którą zrobiłam z Mudor Moodem, Kacperem Cruzem. Okay. Wrzuciłam rolkę do siebie na Instagrama i ona miała nawet spory zasięg. A widziałem chyba ją. Tak. Świetna energia, w ogóle super vibe, była. Generalnie tak, super komentarze, pozytywnie. Bo on jest mega pozytywny, on też robi takie śmieszne swoje metamorfozy, wciela się w różne postacie, na przykład 24 godziny jako Doda, jako... Tak, strasznie to jest fajne. Ja byłem w szoku, jak pierwszy raz Mudora zobaczyłem, bo w sumie nie poznaliśmy się, to był bardzo, jest bardzo wysoką osobą. I, tak, on jest bardzo wysoki. Ja byłem takim krasnalkiem, szyniłem. Tak, to sobie wyobraź, jak ja mam 56. Tak samo, ale wracając do tego pytania i słuchaj, musiałam zablokować i usunąć, bo ja się nie pierdzielę z takimi komentarzami, bo były strasznie obraźliwe, tak? 130 z hakiem, coś osób, oh, wow. Okay. Które pisały teksty typu do wora, do wojska, do wora i do jeziora. I na początku starałam się odpisywać, że to są no, groźby karalne, czy oni coś o tym wiedzą, no jakby grożą mu śmiercią. I to się jakby skończyło, jak ktoś mi odpisał, wolę iść do więzienia, niż patrzeć na to coś. Yes. I teraz, ty też jesteś osobą wyróżniającą się. Mhm. Ja uwielbiam takie osoby. Ja tu zapraszam często takie osoby, bo mnie takie osoby fascynują. Zbudowałeś jakąś markę przez lata, ale tak zupełnie szczerze, czy hejt ciebie dotknął? Tak, i dotknął mnie najbardziej w 2021 roku. To po roku moim nagrywania nagrywałem taką serię XYZ Temptation 40, ojca i syna. Wtedy pamiętam, pracowałem w sklepie, bo sobie chciałem zarobić na studia, na prywatną uczelnię. I wtedy miałem tak, że moja seria robiła po 1 000 000 wyświetleń dziennie i po 20, 30, 40 tysięcy osób mnie zaczęło obserwować dzień w dzień. Wow. Na TikToku i wtedy tak, ja chciałem być taki jak zupa pomidorowa, żeby mnie każdy lubił. I to właśnie było zgubne i musiałem to przepracować. No bo miałeś zaczęli... wtedy jakieś lat ile? 18? 20. 20, okej. Okay. Tak, i musiałem to przepracować. No, nie przepracowałem z psychologiem i żałuję. I życzyłbym to każdemu twórcy, żeby jak
takie rzeczy się dzieją, to żeby po prostu poszedł. Ja nie poszedłem akurat i to musiałem sam przepracować. No bo wtedy to było tak, że miałem bardzo trudny rok za sobą. Mój piesek, niestety musieliśmy go uśpić. Mam go tutaj wytatuowanego. O, jak się nazywał? O, jestem psiarą. Wiesz, że ja mam jeszcze podcast na temat psiestorię. I właśnie to był trudny okres, plus jeszcze właśnie zaczęli ludzie też nagrywać filmiki, że Jezu, jeszcze raz go zobaczę, to ten, że go zablokuje, i dużo osób wtedy też jakby miały zasięgi te filmiki, bo ludzie lubią jakby nakręcanie się na jakiegoś twórcę, lubią po prostu hejt w czyjąś stronę i to jest lajkowane. No i po prostu z czasem trzeba było zrozumieć, że no ludzie są, nieważne czy byś przenosił góry, jaki byś był pozytywny, zawsze będzie ale i zawsze się ktoś do czegoś doczepi. I każdy twórca według mnie chyba ten hejt musi przepracować, bo czy masz za długie włosy, czy masz niebieskie oczy, po prostu o wszystko się ludzie potrafią przyczepić. Czy jesteś za chudy, czy za gruby, tak, to często się tu przewija. Ale dobrze, bo ja dokładnie pamiętam dzień, ja mam, wiesz, ja nie mam ogromnych zasięgów, ale mam jakieś zasięgi, tak? Więc im jakby teraz, jak już nagrywam grube historie, to mam coraz większe te zasięgi i spotykam się bardzo często z hejtem, szczególnie hejtem dotyczących moich gości. Ja swoich gości zawsze będę bronić. Po prostu jest block i out. I dokładnie pamiętam komentarz, który chciał mnie złamać. Taki pierwszy, najgorszy. Czy ty pamiętasz taki komentarz? To nie był pierwszy komentarz, ale ja pamiętam, jak zacząłem wrzucać rolki na Facebooka i pamiętam pan, który miał córkę lat 11-12 na profilowym, była świeżo po komunii, czyli pan taki bardzo wierzący. Najgorzej. No to ten, to pamiętam, kurwa, szkoda, że cię nie wykastrowali. I właśnie, a to wtedy już się wkurzyłem na tą osobę. No, to jest naprawdę pół sekundy, żeby prześledzić i znać całą rodzinę tej osoby. Tak, te osoby nic o nie mogą, oni o tym nie wiedzą. Tak. I no poszła notka do pracodawcy. Wow, super. Później na drugi dzień, znaczy poszedł notka do pracodawcy, do żony tego pana i później przepraszał na drugi dzień. Powiedział, że no miał zły dzień i tak sobie napisał. No to ja próbowałam właśnie z tym komentarzem pod Muder Moodem do Wora, bo chłopak był takim wysportowanym chłopakiem, bardzo dbającym o siebie, miał piękną dziewczynę, która była jego narzeczoną, więc ja oznaczyłam w tym pierwszym komentarzu, co myśli o komentarzu swojego narzeczonego. Miłość boską. Odpisał mi. A to chyba widziałem. Odpisał mi. Ja to skasowałam już całkowicie, potem się tam wylała w ogóle jeszcze, wiesz. Tak, dyskusja jakaś. Jezu, w ogóle bez sensu. Stwierdziłam, nie chcę tracić na to energii. Wypadaj stąd. I wiesz, i on odpowiada, że myśli to samo co ja. Za nią. Tak. I ja już wtedy myślę, nic nie zrobię. Ale kasujesz i blokujesz. Tak. A to bardzo dobrze. Oczywiście, bo moim zdaniem tak. Powinniśmy otaczać się, jako twórca, powinniśmy sami wytaczać sobie, kto chce nas oglądać. Dokładnie. Bo ja sam, znaczy ja już tego nie potrafię na tym zapanować, bo to jest też taka ilość ludzi, która mnie dziennie ogląda, ale staram się tylko pozytywne treści przekazywać i żeby też osoby, które komentują u mnie, czuły się bezpiecznie. I ja też takie chamstwo po prostu banuję i nie chcę czegoś takiego. No i amen. Jak u ciebie jest, bo tu bym wróciła, miałam przed chwilą taką rozmowę o dzieciństwie i o tym, że wszystkie schematy, które potem odzywają się w życiu dorosłym, te blokady, które mamy, to wszystko sobie wypracowaliśmy w życiu takim w dzieciństwie. I teraz pytanie, czy ty, z jakiego domu ty pochodzisz? Ja myślę, że ludzie, którzy są twoimi fanami, chętnie dowiedzą się, jak ty zbudowałeś tak pewną osobę, bo ty jesteś pewną siebie osobą, więc czy to jest coś, co ty wyniosłeś z domu, czy właśnie ten internet się wzmocnił, musiałeś przepracować wszystkie te hejty i wyrzucić tych ludzi i tak zbudowałeś siebie. Jak to było u ciebie? Jaka jest twoja gruba historia, ja się pytam. Halo, czy wiedzieliście, że subskrypcja mojego kanału, zostawienie łapki w górę i komentarz są absolutnie za darmo? Każde tego typu działanie sprawia, że YouTube podsyła mój film nowym widzom. Dzięki temu moja praca ma sens. Smacznego oglądania i w kontakcie. Właśnie, kurczę, to jest najgorsze, że nie mam jakiejś takiej historii, że nie wiem, że miałem jakieś coś złego w domu się działo. No nie było czegoś takiego. Ja od zawsze miałem rodziców, którzy mnie wspierali. Ja jak startowałem w internecie, to ja miałem masę pozytywnej energii od swoich znajomych, od rodziców, bo ja zaczynałem w pandemię nagrywać. I ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że ktoś negował to, co robię. Miałem szczęśliwe dzieciństwo. No, jakby wydaje mi się, że miałem tak kochające osoby, że po prostu one mi przekazały to, żeby tą energią dalej emanować i jakby zmieniać świat na lepsze.
i staram się też tak robić, żeby przekazywać pozytywną energię, żeby ktoś jak przychodzi z pracy i źle się czuje, czy przychodzi ze szkoły, to chce swoimi filmikami zrobić to, żeby poprawić im dzień, żeby były szczęśliwsze. Bardzo dużo dostaję od widzów takich wiadomości, że naprawdę mieli kiepski okres, ale oglądając moje live'y, czy rozmawiając ze mną w komentarzach, czy na przykład oglądając moje filmiki, naprawdę sytuacja się ich poprawiła i też chcą jakby dalej zmieniać na wszystko pozytywne, tak samo jak ja. Staram się być pozytywny po prostu. I to ci wychodzi. Absolutnie ci to wychodzi. A czy jak wtedy dostawałeś te hejty, te pierwsze, z którymi sam się mierzyłeś, no to pytanie właśnie, czy mierzyłeś się sam, czy zwierzałeś się rodzicom? No bo jednak byłeś osobą bardzo młodą, tak? Nie tak jak ja, że ja sobie jakoś inaczej z tym radzę. No nie muszę zadzwonić do mamy i powiedzieć, ale pytanie, czy ty miałeś takie wsparcie? No chyba najbardziej w mojej narzeczonej. Jesteśmy bardzo długo już ze sobą. Zaczęliśmy już być w gimnazjum praktycznie. Kiedyś było gimnazjum, jak widzowie młodsi oglądają, teraz nie ma, jest podstawówka. Tak. I ogromne wsparcie od niej dostałem. Pamiętam, że właśnie ten rok był taki, że już ludzie zaczęli mnie rozpoznawać na ulicy, gdzie ja po prostu taki byłem niewyróżniający się, nie starałem się wyróżniać. Byłeś brunetem na początku. Tak, widziałam taki brunetem. Jeden twój wywiad. Białe. I mówię, Boże, to ty? A teraz ewidentnie to białe włosy. Kiedyś to nawet miałem żółte włosy. I żałuję, celowo żółte? No nie, miały być takie jak teraz, tak, ale nie wyszły. Tak, bo bardzo trudno z ciemnego, tak, bardzo trudno z ciemnego przejść. Tylko, że robiłem to domowym sposobem, nie poszedłem po prostu do fryzjera. Okej, to dlatego żółte. Dlatego wyszły żółte. Mhm. A do Magdy miałem bardzo duże wsparcie. Ale miałem także, mieliśmy też ciężki okres ze sobą, bo mieszkaliśmy razem na 20 metrach kwadratowych we dwójkę w kawalerce i to też było tak, że od razu po tym, jak daliśmy maturę, to polecieliśmy na swoje i to też jakby musieliśmy dotrzeć do siebie z czasem. Ale no, był taki okres, że właśnie potrafiłem właśnie przez to, co się działo z tym, z Chesterem, czy też rok wcześniej zmarła babcia, bardzo mi bliska, to potrafiłem iść na ulicę i się rozpłakać sam z siebie. Miałem taką mieszankę emocji, plus jeszcze nie wiedziałem, co ze mną dalej. Wybrałem niby tą pracę i miałem iść na studia, ale też nie wiedziałem, czy kierunek otworzą. Więc dla mnie to było takie podjęcie drastyczne kroku, że rzuciłem te pierwsze studia, bo byłem na transporcie, na Politechnice i stwierdziłem, że nie chcę na tym być. To w ogóle totalnie nie jest, nie jest to, co chcę. Nie chcę też nie chcę też przeskakiwać z roku na rok ledwo co, tylko chcę na studiach się uczyć i zdobywać wiedzę co chcę, a nie na siłę. I właśnie też po prostu starałem się nadal być i tak pozytywnie myślę, że to się w końcu skończy, na pewno będzie lepiej. No i na przykład, nie wiem, widz do mnie podchodził, ja byłem rozpłakany, to przecierał oczy, robiłem sobie z nim zdjęcie i starałem się żyć dalej. I długo mi zajęło przepracowanie tego, że po prostu nie jesteś zupą pomidorową, ludzie zawsze będą gadać i też nie zwierzałem się tego rodzicom. Nie wiem, jakoś czułem, że to będzie dla mnie trudne, że ja nie lubię też o takich rzeczach rozmawiać. Mhm. Zachowuję często to dla siebie jakieś takie historie, to co mi siedzi w głowie, ale staram się teraz jakby o tym mówić, bo może też ktoś jest w takiej samej sytuacji jak ja. Dokładnie dlatego powstały grube historie. Dlatego zapraszam tu osoby znane, nie żeby sobie zrobić zasięgi, chociaż to też, wiadomo, ale no nie oszukujmy się, wiemy jak ten świat wygląda, tak? Jakby jest to nasza praca też i przyjemność, znaczy ja robię to z pasji, ale przede wszystkim powstały grube historie po to, żeby każda osoba, która ogląda daną osobę, daną historię i poznaje jej historię, żeby mogła wyciągnąć, bo to jest czasami takie odkrywcze. Ja na przykład uwielbiam czytać biografie, czy oglądać filmy tego typu. Dlatego, czy dokumentalne. Dlatego, że ja po prostu czerpię z każdej historii coś, sobie wyciągam dla siebie. Tak, i tak buduję siebie. Taką dla mnie najlepszą wersję siebie, jeżeli chodzi o jakby duszę, umysł. O kompleksy chciałam zapytać. Okay. Bo jesteś facetem. No. No i co? No i jak to jest z tymi kompleksami? Ja wiem, że faceci, bo robiłam też taki odcinek, mają kompleksy takie same jak kobiety i też się z tym zmagają, ale o tym nie mówią. Czy ty mówisz o swoich kompleksach? Właśnie facie, nie, czy masz ale jakieś? Powiedziałem, że jest to taki mój pierwszy, zaprosiłaś mnie, jak pierwszy taki bardzo profesjonalny wywiad, taka grube historie. Cieszę się. To stwierdziłem, że lecę na całość, także żeby wynagrodzić też to, że mnie zaprosiłaś. Tak, mam przez widzów trochę się nabawiłem kompleksów na temat mojego głosu.
że bardzo dużo osób, znaczy z takich właśnie outsiderów, którzy przychodzą. Przypadkowych ludzi, tak ich nazwijmy. Tak. Nie podoba się mój głos. No jakby nie mam basowego, ale jakby też nie, jakby każdy miał taki sam głos. Każdy jest unikalny i właśnie to jest piękne w tym, że tak mamy. To bardzo dużo, znaczy nie dużo osób, ale jest garstka osób, którym się to nie podoba i właśnie przez to uważają, że nie mogę się wypowiadać albo mieć zdanie na dany temat, no bo mam taki głos, nie? I jakby no to jest ciekawe. Staram się, jakby to jest trochę kompleks i trochę mnie bolą czasem takie komentarze, jak ktoś mnie atakuje w ten sposób. A drugi kompleks mam szyję taką zwierdalnie. Jezu, mamy dwa te same kompleksy, zaraz ci opowiem. Tak, wiem, podwójny podbródek, ja też cały czas z nim walczę. Nieważne, czy ja schudnę 10 kilo, czy więcej, no to ja mam cały czas genetycznie taką samą szyję. Nie mam takiej żuchwy jak Giga Czadzior, mam po prostu taką zjeżdżalnię. No. Może kiedyś sobie to operacyjnie jakoś zrobię. Czy dlatego nosisz golfy na przykład? Nie, żeby... akurat pani stylistka stwierdziła, że golfy do mnie pasują i jakby podkreśla to. Ale jakby właśnie nie mówię o tym kompleksie, bo zauważyłem, że dopiero jak się powie o tym, to ludzie wtedy zwracają uwagę. Ale i co z tego? No tak, dokładnie. Ale to też jak nie będę o tym mówił i też nikt od tego nie komentuje, to nie ma co tak dawać to na światło dzienne, bo już ludzie mają wtedy żyjesz z tym, punkt zaakceptowałeś tak. to. No więc a ludzie też mają w internecie tak, że mają ten punkt zaczepienia, że jak widzą, że jak powiem o tym, że coś mnie boli, to będą właśnie tym bardziej tak złośliwie pisać. Dlatego się staram o tym nie mówić. No właśnie o tym powiedziałeś, ale to, żeby dodać ci otuchy i walić tych wszystkich hejtujących, to ja też mam ogromny kompleks drugiej brody. Też przytyłam teraz 10 kilo, mówiłam o tym wielokrotnie, whatever, pracuję nad tym. Miałam słabszy czas, każdemu się zdarza, więc wszystkie komentarze, że jestem grubasem i tak dalej, bo też się takie zdarzyły, to w ogóle mnie już jakby spływają po mnie, były bolesne, już nie są. I też miałam, uwaga, kompleks swojego głosu. Okay. Wynikało to z tam jakiegoś zdarzenia w dzieciństwie, że nagrywaliśmy się na angielskim i dzieci się zaczęły śmiać, jak usłyszały mój głos. Okay. To dziś nie wiem, kurwa, dlaczego? No. Wiesz, o co chodzi. A teraz po prostu słucham siebie i mówię, kurde, ja mam całkiem fajny głos, taki ładny charakterystyczny. Głos. No więc z twoim głosem jest dla mnie tak samo. Jest charakterystyczny, jest wyróżniający się. I w sumie jest twoim darem, moim zdaniem. O. To ciekawe, to tak, nie miałam takiego punktu widzenia. No to już masz. To przyjmij go. Chciałam się zatrzymać, bo powiedziałeś wcześniej coś takiego, że moja praca, użyłeś takich określeń w czasie, kiedy tam mieszkałeś na tych 20 metrach, czy odnosiłeś się do twojej pracy, że wybrałeś internet jako swoją pracę? Tak, i ja bardzo dużo czasu miałem w głowie, no pamiętam, było spotkanie to było w Płońsku, to był pierwszy taki mój event, na który zostałem zaproszony, się nazywał Social Zone i tam był właśnie Jasper i Piotrek i był też Damian Tkaczuk i Stuknięty Mika. I właśnie oni już wtedy traktowali internet jako swoją pracę, ale ja nadal byłem tak przekonany, mówię, kurczę, no to się może kiedyś skończyć. Gdzieś mam na pewno swój pik popularności i to później po prostu skończy. Swoje 5 minut. Swoje no 5 właśnie. Minut. I nie traktowałem tego, ale w momencie, kiedy naprawdę zaczęły się pojawiać takie pieniądze, które jakby pozwoliły mi żyć z tego i nie musieć chodzić do pracy, tylko po prostu ta praca się przeniosła na internet. To jest bardzo śliski temat, mówię o pracy jako influencer. I akurat no, nie mówię, że to jest trudna praca. Jest męcząca psychicznie i na pewno... Na pewno trzeba mieć naprawdę silną głowę do tego, ale właśnie wtedy zacząłem to traktować jako swoją pracę i mówię o tym otwarcie i każdy, czy rodzinie, mówię, to jest po prostu moja praca, też każdy już to zaakceptował, że jakby ta praca jest i ja jakby swoją twarzą sygnuję w internecie i pojawiam się, no i zwłaszcza, że wydaje mi się, że moja rodzina taka stara się być bardzo anonimowa, pewne sprawy, aspekty właśnie, czy
czy ślub siostry, czy coś, no to mam nie wspominać, no bo nie chcą na przykład. Okej, okay, no i dobra, i szanujesz to. Ale ile godzin to jest dziennie ta twoja praca? To różnie, bo... Czy to się rozkłada tak jak u mnie na 24 godziny tak naprawdę? Bo cały czas jesteś w tej pracy, cały czas o niej myślisz, nawet jak chyba wyłączysz tak. telefon, to się zastanawiasz, mm-hmm. co jutro opublikujesz? Tak, to, i to jest najgorsze. Ostatnio mam nawet problemy z spaniem, bo wtedy myślę, o, a może zrobiłbym takie, coś takiego do sieci. Też zapisuję te pomysły od razu, bo bardzo dużo pomysłów, jak nie zapisujemy przed snem, przepada. To prawda. I na drugi dzień już się nie pamięta. I cały czas z tym żyję. Zwłaszcza, że to są takie treści bardzo szybkie, że to nie jest długie materiały, tylko jakby ja jako twórca, nie dosyć, że są takie zagrożenia związane z tym, że się ogląda samego TikToka, ale jako twórca jest tym bardziej zagrożony, bo on jeszcze musi myśleć nad tym kontentem, żeby go zrobić, więc to jest tak dynamiczne i tak szybkie, że po prostu głowa paruje i czasem potrzebuje po prostu na tydzień do lasu wyjechać, żeby a wypocząć. Robisz to? Staram się jak najczęściej, ale... Nie sięgasz wtedy po telefon? Nie, staram się akurat, znaczy często na tym polegam, ale jak już nastawię w głowie sobie to, że na razie odpuszczam, to ostatnio chyba pierwszy raz tak zrobiłem, że nagrałem sobie filmy na zapas, bo ja jestem taki, że właśnie tak jak ty, że na ostatnią chwilę. Dokładnie. To było taki, właśnie w tą Wielkanoc, to był taki właśnie dla mnie mega odpoczynek, bo wiedziałem, że sobie mam to nagrane, wrzucę sobie o tej konkretnej godzinie i mogę można zapoczynać. I nie, ale ja nie telefonu. Lubię zaplanować, bo okay. uważam, że TikTok jest takim medium, że to, co nagrasz w tym tygodniu dzisiaj, to za 3 dni już będzie nieaktualne. Dynamiczny jest. I trzeba siedzieć cały czas w tym. Ja właśnie na sam research czasem potrafię 4-5 godzin na TikToku siedzieć i zastanawiać się, co mogę nagrać. Kolejny wątek, który mnie interesuje, to zacytuję Kasę Kasowskiego. To, co nas podnieca, to się nazywa kasa. Jak to jest z tą kasą i zarabianiem? Czy ty możesz otwarcie powiedzieć, ile miesięcznie na przykład wyciągasz, albo ile było, jaka była największa kwota, którą zarobiłeś w jakimś tam miesiącu, przez cały okres twojej pracy. A zaraz cię zapytam, co sobie za to kupiłeś. Szczerbatka. Dobra, ale wróćmy do tej kwoty. Czy możemy otwarcie powiedzieć o kwocie? Niektórzy mówią. I są to ogromne pieniądze. Znaczy, ja uważam, że jako twórca jestem w takim przedziale cenowym średnim, wydaje mi się. I to znaczy? Zależy, jak na przykład jest przedsiębiorca i prowadzi swój sklep, no to na pewno taki przedsiębiorca ma więcej pieniędzy ode mnie. Zależy, jakie są strzały, bo czasem są takie spokojniejsze miesiące. Na przykład zazwyczaj jest to styczeń, luty, bo to są najwięcej marki przeznaczają pieniędzy na święta i na reklamy właśnie w socjalach. Ale tego, wydaje mi się, że teraz jakby tyle influencerów się produkuje, żeby tego jest coraz mniej. Bo się rozkłada na innych też, tak? Tak, ja w momencie dołączenia do mojej agencji, w której jestem, no nie ukrywam, że zacząłem zarabiać trochę więcej, bo jakby agencja ma trochę też dużo twórców swoich i jakby te współprace wpadają też do nich, ale też jestem proponowana jako ja, jakby jest szerszy rozgłos. Jakby w naszej branży jest tak, że dużo znajomości się tak naprawdę liczy. I taki jeden strzał, no to powiedzmy, no potrafiłem za jedną współpracę zarobić 30 tysięcy złotych. Okej. Okay. No i to jest spora suma. I co, Szczerbatek tak, wtedy bardzo wjechał? Bardzo dużo pieniędzy. Szczerbatek wtedy tak, wjechał? Wtedy, tak, chciałem właśnie sobie kupić auto, jakieś takie bardziej wypasione takie moje marzenie z dzieciństwa chciałem spełnić, bo ja też jakby, jak byłem za dzieciństwa, moja rodzina nie była bogata, jakby mieli też rodzice dużo kredytów, które musieli spłacać. Kto dziś nie żyje na kredycie. Dokładnie. No i też była trójka człowiek. Dzieci. Mieli naprawdę bardzo ciężki orzech do zdrzeźnienia, ale dali radę, bo nie mieliśmy jakby problemu, nie głodowaliśmy, tylko po prostu nie mieliśmy czegoś takiego jak jakieś dobra luksusowe, czy tam jakieś coś, co jest jakaś zachcianka w sklepie, chcę Kinder Niespodziankę, ale Kinder Niespodzianka jest za droga, no to ci tego nie kupię. Bo potrzebujemy ważniejsze rzeczy, żeby po prostu zjeść rano bułkę z szynką. Także ja z czasem
właśnie sobie starałem wynagradzać to, co nie miałem i spełniać tam jakieś zachcianki, no ale też z głową właśnie akurat moja narzeczona mnie stopuje z tym wszystkim i tak to wygląda u mnie. A masz coś takiego, bo sam to gdzieś poruszyłeś, na początku miałeś obawę, że to, co, czym się zajmujesz, czym się będziesz zajmował wtedy, a czym się zajmujesz teraz, nie będzie na całe życie. Czy ty po tych 6 latach, nie wiem, nie kończą ci się pomysły, nie włącza ci się stres, że no to za chwilę się skończy, co ja mam dalej nagrywać, co ja będę robił w życiu, jeżeli nie będę robił tego? No właśnie jest taki okres w sumie teraz. No wiadomo, znaczy zauważam, że generacja alfa, bo ja jestem generacją tak. Z, teraz coraz częściej wrzuca rzeczy do sieci i to są już totalnie inne rzeczy, które były 4 lata temu. One są takie, to się nazywa brain loss, takie w ogóle absurdalne w ogóle filmiki. Których ja, przyznaję się, jako 40-letnia osoba nie rozumiem. Tak, serio. I ja nawet czasem ich nie rozumiem. Jest tak w ogóle totalnie inaczej i uważam, że w końcu po prostu no, jako twórca komedię nagrywa bardzo dużo osób i po prostu trzeba pokazać jakoś siebie i dlatego ja się staram teraz mówić o sobie, staram bardziej vlogować się i to mi też kręci w sumie takie sfera vlogowa, albo też po prostu długie treści, nie tylko krótkie, gdzie mogę więcej siebie pokazać, a nie tylko przez tam 40 sekund. A masz plan B na siebie? Tak. Co to jest? Po to studiuję. A co studiujesz? Studiuję marketing internetowy. Okej. Okay. I uważam, że jeżeli mi nie wyjdzie będziesz już miał swoją przed agencję. Kamerą, to pójdę za kamerę. Dokładnie. Może będzie jakaś agencja. Okej, no to wtedy ja się tam do was zapiszę. Dobra. Klientką. Dobrze, jeżeli chodzi o plany i marzenia, czy ty masz tak i czy wierzysz w to, bo takie mam podejrzenie, że pozytywne osoby generalnie tak mają w życiu i są osobami, które dużo osiągają, dlatego, że wizualizują, mają, są pewne, że coś osiągną. Czy ty wizualizujesz sobie swój no, sukces? To jest ciekawe, bo naprawdę dużo twórców to robi i ja też to robię, naprawdę. No. I nie wiem, to jest właśnie chyba ta psychologia pozytywna moim zdaniem. No i staram się właśnie to jakby wizualizować sobie to, to że gdzieś tam coś się pojawi. No i nie wiem, u mnie to działa. Jakby to z czasem, nie wiem, czasem po tygodniu, czasem po miesiącu, a może to jest zbieg okoliczności, ale wtedy mówię sobie, kurde, może to przesta. Widziałam taką rolkę ostatnio i to było świetnie wytłumaczone, jak to jest z mózgiem, że mózg nie wie, czy my mówimy o teraźniejszości, czy mówimy o swoim planie. Jeżeli powiemy mu, jestem bogaty, to mózg zaprogramuje sobie, że on musi zrobić wszystko, żeby być bogatym. Okay. Nie wiem, robię swój wideokaz, chociaż na przykład dziś nie mam, załóżmy, nie mam zupełnie doświadczenia i nie wiem, jak to zrobić, ale mówię, robię swój wideokaz, który przynosi mi ogromną popularność i robię dobre rzeczy. Jeżeli sobie to powtarzasz, to mózg robi wszystko, to jest podświadomość. Robi wszystko, żeby tam dotrzeć. No tak, w sumie. I o to chodzi. I tak jest. I to działa. I ja to teraz testuję. Także miliony, przychodźcie. Czy ty już zarobiłeś swój pierwszy milion? Nie. Może kiedyś. No dobrze. Co jest twoim największym marzeniem dzisiaj? Żeby czasy były spokojniejsze i żeby te ludzie w takim pędzie, jakim są, potrafili tak na chwilę przystanąć, zastanowić się nad sobą i zaczęli emanować taką bardziej pozytywną i przyjazną słowo, energię. Słowo Tomka to pozytywny. Pozytywnie. Tak będzie się nazywało twoje dziecko. Może tak. Wydaje mi się, żeby tak właśnie ludzie bardziej, żeby chodzili szczęśliwi, bo wydaje mi się, że moim zdaniem, jeżeli społeczeństwo będzie szczęśliwe, to i będzie się lepiej żył. Oczywiście. A marzysz o dużej rodzinie? Chciałbym mieć dzieci kiedyś. Na razie nie chcę. Za 10 lat. Może za 10 lat. Chciałbym, ale nie mam na to warunków. Ja chcę też jakby swojemu dziecku zagwarantować to, żeby w spokojny sposób i żeby miało dostatek, dorastało. Mhm. Bo wspomniałeś też w tej naszej rozmowie o Magdzie, że była w tym trudnym twoim okresie, kiedy spadł na ciebie hejt, mega wsparciem. Mhm. Co to było dokładnie za wsparcie? W ogóle ważne, że była po prostu. No to dla mnie to jest całe życie ona i w ogóle mi łzy nachodzą, jak o tym mówię. Narzeczona. Tak, moja narzeczona. No chciałbym, żeby była i, znaczy no jest nadal, ale nie wyobrażam sobie życia bez niej. I to jest taki mój motor napędowy. I mimo, że czasem, wiadomo, są sprzeczki, ale oczywiście, to w każdej relacji. To
to wydaje mi się, że to bym... Chciałbym, żeby też każdy miał tak jak ja, mieć taką osobę, takie wsparcie. Każdemu życzymy. Każdemu to życzę. No dobrze, to jak narzeczona, to ja muszę o ślub zapytać. To będzie ślub w świetle reflektorów, czy uciekniecie gdzieś, zaprosicie tylko znajomych? Magda jest ogromną introwertyczką. I macie na pewno datę. I mi zdradzisz. Nie, daty nie jeszcze zdradzisz. Nie mamy. Okay. Będziemy się starali tam jakoś planować, ale Magda jest introwertyczką. Ja bym chciał huczne wesele, pozapraszać influencerów i żeby było wesoło, ale Magda chce tak stonowanie, więc musimy gdzieś jakiś ten złoty środek znaleźć. Wydaje mi się, trzeba dużo rozmawiać ze sobą. I wydaje mi się, że ten złoty środek się znajdzie. A planujecie to zrobić w tym roku? Nie. Jeszcze nie. Wydaje mi się, że może kiedyś nawet i podejmiemy decyzję, żeby gdzieś wyjechać sami ze sobą po prostu gdzieś na jakiejś plaży fajnej. Okej. Influencerzy. Czy w tym świecie można mieć prawdziwych przyjaciół? Bo ja mam bardzo mieszane uczucia co do tej tezy. Okej. Ja uważam, że można. I mam nawet trzech najbliższych. W sumie też jest więcej, ale też nie będę wymieniał z każdego z osobna. Jest to Margarita, Borysek i Sztosiara. To są właśnie takie główne trzy filary, dla których też się wspieraliśmy kiedyś bardzo mocno. Tworzyliśmy też projekt przez jakiś czas, który też jakby nas wprowadził w to bycie influencerem. Ten światek taki bardziej YouTube'owy. I on, mimo że tak teraz już często nie widzimy, ale to są tak naprawdę internetowi przyjaciele i uwielbiam ich i są super. A poza Magdą w tym realnym świecie masz przyjaciół, czy... Tak. Mam, ja jestem właśnie ekstrawertykiem. Magda jest totalnym moim przeciwieństwem. Mam bardzo dużo znajomych. Mam jednego przyjaciela tak naprawdę do rany przyłóż, z którym cały czas sobie rozmawiam. Jakieś tam na przykład rozmowy telefoniczne sobie przeprowadzamy, jak jest u niego źle, albo jak ja się czasem z Magdą pokłócę, więc wspieramy się i to jest mega w porządku. Gabi, pozdrawiam cię. I to właśnie też fajnie w takim pędzie, jaki też ma ten twórca, po prostu tak. Zatrzymać się i też o tych bliskich pomyśleć. A masz intuicję co do ludzi? Wybierasz zawsze dobrze? Tak. Czy zdarzało ci się wybrać? Mam intuicję co do ludzi. Tak, potrafię fałszywą osobę rozpoznać bardzo i to widać. Z rozmowy po prostu. I natrafiłem na takich też influencerów. Ale to wtedy uciekasz. Tak, jak najszybciej staram się uciec, bo to po prostu, tym bardziej w dzisiejszych czasach, jak jeszcze twórca jest taki ekstrawertyczny, to widać po nim, że nie można przy nim dużo ściema. Rozmawiać. Jest tam ściema. Wierzysz w prawdę w internecie? Nie. W ogóle. To, co jest w internecie, to jest wszystko wykreowane. Nie można być w 100% szczery w internecie. Później wychodzi na przykład sytuacja z Krzysztofem Gonciarzem, na przykład, który wydawał się, że jest w porządku człowiekiem, a wyszło, co wyszło. Tym bardziej. Jeszcze z Pandora Gate na przykład. Tak. Jest bardzo dużo w ogóle sytuacji, w których nie rozumiem na przykład tego tłumaczenia, że no bo tak kiedyś się pisało, czy taki kiedyś był vibe między ludźmi i ja mówię, człowieku, ja w życiu zasady, bym jakieś reguły gry, tak, wiesz. Dokładnie. Ja w życiu bym czegoś takiego do osoby nie napisał. Tak. Nawet, nie wiem, jakby to był mój najbardziej bliski znajomy. Myślę, że te osoby, o których teraz mówimy, zatraciły się po drodze w tym swoim fejmie, tak zwanym, czyli że mogą wszystko, są bezkarne i właśnie te miliony są ich. I jeżeli chodzi o oglądalność, jeżeli chodzi o pieniądze na koncie bankowym. Czy ty miałeś moment taki, że tam bąbelki troszeczkę ci tam odwaliły na przykład i za te 30 tysięcy sobie no tam może nie szczerbatka, ale coś kupiłeś takiego zupełnie niepotrzebnego? Czy jesteś taką oszczędną, ułożoną osobą? W sumie osobą? Właśnie też Magda mnie w tym stopuje, bo ja też jak decyzje jakieś podejmuję, wspólne decyzje. Nie, ale też no, lubię, wspólne lubię, decyzje. Lubię się też jej radzić, czy to jest warte kupienia, bo też jakby ona jest taką, też jestem też bardzo roztrzepaną osobą, ale staram się też tonować w
pewnych sytuacjach i zawsze mam ten drugi plan właśnie, tak jak nie wyjdzie z tym influencerstwem, to chcę pójść po prostu za kamerę, także staram się też nie zatracić w tym, bo ja też śledzę internet od prawie 10 lat, może nawet i więcej. Ja znam historię innych ludzi, ja wiem jak oni, jak pewne sytuacje się powtarzają i schematy, i schematy jak ludzie reagują i jak robią, że po prostu się kończą w tym internecie. I to też dużo dało właśnie, że to śledziłem i to teraz wykorzystuję na, dla siebie. I tak mi się wydaje, że jakoś nie obrosłem chyba w piórka i nie spocząłem na laurach, tylko staram się cały czas ciężko pracować na to, co mam, no bo jakby mnie nigdy nikt nie wypromował. Ja TikToka się sam uczyłem. Ja jakby też zawdzięczam bardzo dużo. Ja na przykład Blowkowi bardzo dużo zawdzięczam, bo dzięki niemu też jestem w tej agencji, który jestem teraz. On mnie też wsparł bardzo. Mimo, że ja miałem bardzo małe zasięgi, to on na przykład potrafił przyjechać do mnie i nagrać ze mną filmik na YouTube'a. I on był też taką osobą, która mnie wsparła tak od tej strony influencerskiej i jest też taki dorany przyłóż, naprawdę w porządku. I właśnie no, swój pozna swojego. Tak, no, trzeba mieć szczęście do ludzi, ale ja wierzę w przyciąganie dobrych energii. Czyli jeżeli tak, ty masz dobre intencje i dobrą energię, to nie ma bata, że przyjdzie ktoś do ciebie zły, a nawet jeżeli przyjdzie, to ty to rozpoznasz i powiesz zapraszam, wypierdalać, tam są drzwi. Dokładnie. W dużym skrócie. Dokładnie. Skoro było już o kompleksach, to o komplementach. Jesteś bliższy dawania komplementów, czy umiesz przyjmować komplementy? Nie, ja tylko dawać komplementy. Dla mnie, ja się niekomfortowo czuję, jak ktoś mnie komplementuje. No to ja cię niestety wrzucę w taką niekomfortową sytuację i chciałabym zamknąć ten odcinek, który był mega pozytywny. To jest takie słowo przewodnie tego. Myślcie pozytywnie. Tego, dokładnie. Only good vibes, dokładnie. Wiadomo. Żebyś powiedział sobie jakiś komplement. Co jest najfajniejsze w tobie? Że jestem osobą godną zaufania, wydaje mi się. I też dużo osób takich z obcych mi to mówi, że jestem taki, że twoje sekrety są ze mną. I chyba chciałbym być taki do końca życia. Babcia mi też ostatnio powiedziała, że bądź szczęśliwy i zmieniaj świat na lepsze. I to jest super puenta. Trzymam mocno za ciebie kciuki i dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję bardzo. Dzięki.